Spod rozciągającego się aż po horyzont obozowiska chrześcijan przepchnięto wysokie na 20 metrów machiny oblężnicze, mające zrobić wyłom w murach fortecy. Jak się dowiadujemy z pieśni o krucjacie, Raymond Troncavel nie pozostawał atakującym dłużny. Hrabia i jego ludzie wspięli się na mury i stamtąd z kurz spustoszenie siali, zbierając śmiertelne żniwo. Wróg rozstawił katapulty zwane trebuszetami i rozpoczął bombardowanie obwarowań zamku. Raymond Troncavel, choć dysponował stukrotnie mniejszą od oblegających drużyną, trzymał się dzielnie. Najstraszliwsza średniowieczna machina oblężnicza. Trebisze potrafiła wyrzucać 10-kilogramowe kamienie na odległość blisko 200 metrów. Katapulty wystrzeliwały raz za razem kamienie albo beczki z płonącą oliwą. Pewnego ranka kamień przebił na wylot wschodnie wrota. Krzyżowcy ruszyli. Jednak przedwczesna radość ze zwycięstwa zgubiła ich. Obrońcy wycięli w pień upojonych triumfem rycerzy. Po 12 dniach i nocach ulice Carcassonne opustoszały. Mieszkańcy i uchodźcy schronili się w murach Chateau Cantal. Sytuacja robiła się tragiczna. Skończyło się jedzenie. Wyschły studnie. Troncavel udał się z poselstwem do obozowiska nad rzeką Ody. Tam rozpoczął negocjacje z baronem Szymonem de Montfort i z innymi przywódcami krucjaty. Ci jednak, nie bacząc na kodeks rycerski i białą poselską flagę, uwięzili hrabiego. Ulegając ohydnemu podstępowi, nie sile armii, Carcassonne poddało się. Uwięziony w wieży protektor Katarów Raymond Roger Troncavel zachorował i zmarł zaledwie 3 miesiące później. Tytuł i posiadłości przeszły w ręce jego wroga Szymona de Montfort, który poprzysiągł kontynuować krucjatę. Czyniąc Carcassonne swoją kwaterę główną, baron rozpoczął piekielny rajd, oblegając dziesiątki osad Katarów w całej Languedocji. Zapytany, jak odróżnić chrześcijan od heretyków, jeden z krzyżowców miał odpowiedzieć: zabijaj wszystkich, Bóg rozpozna swoich. W 1218 roku, po 9 latach rzezi, krzyżowcy dotarli do Tuluzy. Miasto było gotowe do obrony. Na kamieniu z Carcassonne opowiedziano zemstę, jakiej dokonali heretycy na krzyżowcach. Świetnie wycelowany kamienny pocisk rozłupał czaszkę Szymona de Montfort. Według pieśni o krucjacie, katapultę, która wystrzeliła kamień, obsługiwały kobiety. Zdaniem krzyżowców, dusza Szymona de Montfort, tu przedstawiona jako dziecko, została zaniesiona przez anioła do nieba.
Baron został pochowany w Bazylice Saint-Nazaire. Krucjata terroru wreszcie dobiegła końca. Jednak rozpoczęła się już następna. W 1226 roku Carcassonne stało się własnością korony francuskiej. Tam, gdzie heretyków nie mógł pokonać miecz, zatriumfował krzyż. W 1233 roku papież Grzegorz IX wysłał do Languedocji szpiegów, którzy mieli za zadanie zdemaskować podejrzanych o herezję. Był to początek inkwizycji. Mroczny rozdział historii Kościoła, który rozpoczął się w Carcassonne, miał trwać przez następne 400 lat. W 1244 roku 4000 rycerzy pod dowództwem arcybiskupa Narbonne zaatakowało fortecę Montségur. Był to ostatni bastion Katarów z Languedocji. Chrześcijanom, którzy przyłączyli się do obrońców, arcybiskup zaproponował niezwykle łaskawe warunki kapitulacji. Jednak rycerze, którzy zamieszkali między dobrymi ludźmi, najpierw przyjęli święcenia kapłańskie, a potem weszli na olbrzymi stos. Woleli sami spłonąć, niż zginąć od płomieni inkwizycji. Ten czas upamiętnia inskrypcja wyryta na starym kamieniu leżącym u podnóża góry. Katarowie, ofiary czystej chrześcijańskiej miłości. Marzec 1244. W XVI wieku nowa broń, armata, sprawiła, że Carcassonne, jak większość średniowiecznych zamków, zupełnie stracił na znaczeniu. Chociaż od czasu do czasu w konfrontacji z małą armią Carcassonne nadal mógł być groźny. W XIX wieku, gdy artysta tworzył szkic fortecy, zamek był opuszczony i popadał w kompletną ruinę. Wtedy to pisarz Prosper Mérimée zaapelował do Francuzów, aby pomogli ocalić zamek Carcassonne jako pomnik tolerancji religijnej. Aby z powrotem tchnąć życie w opuszczoną fortecę, w 1844 roku rząd zwrócił się do najsłynniejszego francuskiego architekta Violeta Le Duca. Działania Le Duca charakteryzował zapał. Niektóre rozwiązania wydawały się jednak co najmniej kontrowersyjne. Gorące dyskusje wzbudziły spiczaste dachy, które dodano do majestatycznej bramy Narbonne i wielu innych wież. Problem w tym, że średniowieczne wieże miały zupełnie płaskie dachy. Oto jak Carcassonne wyglądało przed i po konserwacji. Według niektórych źródeł kilku katarskich kapłanów zdołało wymknąć się inkwizycji i w tajemnicy praktykować swoją wiarę niedaleko Carcassonne. Są tacy, którzy twierdzą, że gdyby papież nie wypowiedział Katarom wojny, ich religia zalałaby cały kontynent. Carcassonne mogłoby stać się drugim Rzymem. Jednak teraz Carcassonne jest najlepiej zachowaną średniowieczną twierdzą w Europie. I dziś ten zamek w centrum Languedocji, który walczył o ocalenie kataryzmu, przeżywa drugą młodość.
Wersja Polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst polski Michał Desowski. Czytał Wojciech Gąsowski.